Wygrywaj jak Robert Fischer. 1958 rok. Fischer ma 15 lat. Turniej pretendentów. Tak. Za wejście do turnieju pretendentów został arcymistrzem. Nie jakieś tam lewe turnieje, gdzie ktoś się podkłada, czy jechał do Budapesztu, czy gdzieś, czy w Polanicy. Z polskich szachistów takie osiągnięcie miała Agnieszka Brustman. Agnieszka Brustman za awans do turnieju pretendentek, pierwszy swój awans, uzyskała tytuł arcymistrzyni. Nie za normę. Fischer za awans do turnieju pretendentów. No i tu gra z Bentem Larsenem. 1958 rok, Portorož. Larsen biały. No Fischer gra spokojnie. Sycylijska. Jak sycylijska. I G6. System smoczy. System smoczy. Fischer wybiera tak zwany atak jugosławiański. F3, żeby koń tu nie wskoczył. Hetman na D2. Można zrobić, teraz się chętnie robi długą roszadę, ale goniec C4, bardzo dobry ruch. I tu Larsen. No teraz najchętniej grywa się goniec D7, hetman A5. Skoczek wykonuje manewr taki. I tu zabiera go, goniec go bije, bo czarnopolowy goniec jest ważniejszy w ataku. Larsen wybił, on wtedy wybijał. Dopiero potem się nauczył grać trochę hetman A5, wieża i B5 tam grywał takie, bo to można grać różnie. Goniec D4, goniec E6, no chcę tego gońca, goniec B3, hetman A5, tu goniec na B3 będzie roszada długa i B5. Niestety dla czarnych atak białych jest szybszy. Atak białych to posunięcie rekomendowali Grigoriç i Matanović. A odbijało się pionem C i czarny nie ma ataku, a biały ma B5. Ucieka królem z linii C, żeby tu wieża go nie dręczyła. Wchodzi skoczkiem na D5, goniec D5 i czym odbić? Odbijmy jak Fischer, czas start. Odbijmy jak Fischer, czas start. Obecnie wiadomo, że lepiej jest odbić pionem i naciskać na pionka E7. Fischer, który robił biało-polowego gońca, nie chciał go zamykać. Zrobił trochę słabszy ruch. I powierza, ten powinien teraz wybić, ale nie wybił. I Fischer natychmiast uciekł i wzmocnił punkt C2. Niektórzy twierdzili, że Fischer uważał, że pozycja jego jest wygrana, ponieważ goniec broni pionka C2, pionka A2, A5, A4 jest dalekie. Natomiast on otworzy linię H, trach, 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 otworzy linię H, szach, szach i mat. Fischer w swojej książce nawet tak pisał, że wygrał setki partii błyskawicznych. Taki miętki ruch. Miętki ruch H4. Fischer się nie bawi w niuanse. Hetman B5. No H5.
Ofiarka. Jeżeli teraz GH5, można grać wieża H3, ale Fischer przygotował G4. I hetman H2. Jeżeli skoczek G5, GG7, król G7 i wygrywa wieża D5, rozdzielenie hetmana ze skoczkiem nieuchronnym hetman H6. Dlatego po H5 nie reagował. Tu lepiej jest nie reagować często. HG6. Widzimy, że pion F7 jest związany przez gońca. Trzeba odbić pionem H. I kombinujemy jak Fischer. Hop, kombinujemy. Zdania naukowców i 25% inteligencji są podzielone. Niektórzy chcieliby grać wieża H6 nawet, a Fischer spokojny, bo potem hetman odbije, wieża wpada na H8 mat. G4, najlepszy ruch. Bo chce zagrać wieżą na H3. O, chcę zagrać tak, tą tu i tą, albo tym, kto woli, tu. Tak Fischer chce. A5, no, obiektywnie najlepsze, ale wolne. I G5. Skoczek H5. Można pokazać, co było po A4. O tak by było po A4. Zagrał skoczek H5 i kombinujemy jak Fischer. Czas start. Jak kombinować, to tylko jak Fischer. Fischer miał niezwykle strategiczne, olbrzymie zrozumienie pozycji. Fantastycznie liczył warianty, cudownie atakował, no i końcówki grał. Był wszechstronnym szachistą. Wszechstronnym. Tak wszechstronnym jak Spassky. Tylko miał to szczęście, że od Spasskiego był młodszy sporo. Huknął mu. Huknął mu. Teraz goniec D4 nie pomaga. Grozi mat na H8. G6 i po ptokach. Huknął Fischer. No wziął. Kombinujmy jeszcze raz jak Fischer. Już niedługo będziemy kombinować, więc pokombinujmy. Kombinujemy jak Robert Jamesowicz Fischer. Q. Przypominam tego gońca, tego piona. E5. Zamknął.
Tu wygrywa hetman G5. Hetman F5 albo wieża G1. Ale wygrywa też spokojne gonie C3. Jest, jest no nie tyle figura więcej, ile pion za jakość, ale jest atak. Tutaj pole G8, jak przyjdzie hetman, będzie Maciuś. D5. No próbuje przesłonić, licząc na oderwanie się od C2. Fischer spokojnie bije. Idzie pionem, pion kryje czarne pola, goniec białe. I jeszcze raz, zakomunikujmy, najlepszy rozdrob. Fischer robi najlepszy, różne, najlepsze ruchy, jakby to mówią ci młodzi moderniści z YouTube'a, po pierwszej linii kompa. Kompa. Po pierwszej linii kompa. Pierwsza linia kompa jest GG5. Już nic nie pomaga. Tu już nic nie pomaga. Hetman B7. No wziął. Bo to łatwe. No zrobił przesłonkę linii siódmej i napad na wieżę. No szacha dał i Larsen obolały podziękowo. Teraz jest mat w sześciu. Książka turniejowa powoduje, pokazuje, że Fischer zagrał lepiej. Ale to nie, tu jest mat w trzech. Ale Fischer nie potrzebuje takich. Teraz widać, że mat na 100% jest w 6, bo w 6. Król jest zgoniony. No, mógł impulsywnie Fischer zagrać. Tiu. Hetman bije w 6 i nieunikniony mat na G7, na G6. Oddanie hetmana. Szaszek. Szaszek. Szaszek i matek. Fischer, proszę. Przyjmuje otwartą bitwę. Gotowy jest. Ma przemyślany, jak walczyć z systemem smoczym. Tu nie daje skoczkowi na gońca czarnopolowego naskoczyć. To spokojnie. Ta wymiana jest wątpliwa. Lepiej, nie, lepiej wziąć białopolowego gońca. Tu ważny ruch robi. Teraz biłby pionem, ale bo ten goniec tam nie atakuje, ale pobił, jak przeciwnik nie wziął Larsen. Wyborny, przypominam, że Larsen uważał się za najlepszego szachisty, nie rosyjskiego, nie radzieckiego, i w meczu o Mistrzostwo Świata w 70 roku zażądał pierwszej szachownicy. Niespodziewanie Fischer mu ustąpił. Larsen się męczył ze Spaskim, ze Steinem, a Fischer wymucił Pietrosjana 3-1, chyba, czy nie pamiętam, czy 2,5-1,5. A potem złoił go 6-0 w półfinałowym meczu pretendentów. To wolne jest, tu widzimy, goniec na B3 doskonale broni, pion A idzie za wolno, otwiera linię i goni konia i ofiara jakości. I tu na tym punkcie F7 ten białopolowy goniec, to jest przyczyna, dla której czarny tego białopolowego gońca skoczkiem wymieniają. A teraz to już do żydki. Teraz to już do żynki.
i podziękowanie. To widać, że to musi być mat, gdzie by nie szedł. Można go dać na sposobów kilka. Dziękuję za uwagę.